Aleksandra Mieczyńska, dzień dobry. Dzisiaj w studiu ze mną Małgorzata Majer, dyrektor Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie. Kłaniam się pięknie, dzień dobry. Dzień dobry pani redaktor, witam państwa. Wakacyjnie jeszcze rozmawiamy, bo trwają wakacje, ale tak naprawdę jeżeli chodzi o przygotowania i planowania, to zapewne jako dyrektor takiej placówki jak Regionalny Ośrodek Kultury jest pani nie tylko tu i teraz, ale także tam już jesienią, może nawet i zimą. I jesienią, i zimą, i tu, i teraz, dlatego że w tym roku robimy aż 3 festiwale muzyczne letnie, więc tego odpoczynku w wakacje nie ma za dużo. No, oprócz tego przygotowujemy się do Etnostrady. Są ogłoszone 4 konkursy, gdzie napływają zgłoszenia, także praca, praktycznie nie mamy odpoczynku. Te wakacje są takie dla nas, jak uda się uciec na urlop, trochę odpocząć, to jest fajnie i z powrotem w pracy. Udało się. To dobrze, bo siły na pracę też być muszą. Etnostrada, to hasło tutaj padło i ta nazwa zadomowiła się już dość dobrze, myślę, i wpisała w kalendarz imprez. Ale przypomnijmy, bo może ktoś jeszcze nie wie, nie widział, spotkał się. To jest wielkie święto folkloru skierowane do zespołów ludowych, obrzędowych, śpiewaczych. Odbywa się zawsze w październiku. Jest w formie konkursu i charakterystyczne dla tej imprezy jest to, że ona zawsze się odbywa pod jakimś hasłem. Było hasło zaręczyny, było hasło ślub, teraz mamy żniwa. No tych haseł było dużo, bo to już 8. edycja, trudno wszystkie wspamiętać, ale w tym roku są żniwa i mamy nadzieję, że zespołom uda się przygotować i przyśpiewki, i tańce związane ze żniwami, czy jakiś spektakl obrzędowy. A jak szeroki krąg Etnostrada zatacza? Ile zespołów się zgłasza? Czy ich przybywa z roku na rok? Przybywa z roku na rok. Mieliśmy na początku tylko z naszego subregionu północnego województwa śląskiego. Teraz mamy z całego województwa, a nawet zdarzają się zespoły spoza województwa, bo impreza jest bardzo dobra. Jest całodniowa, bo przegląd jest przez cały dzień. Na wieczór, na finał jest rozdanie nagród, jest też atrakcja dla tych wszystkich zespołów. Zapraszamy zawsze jakiś dobry zespół, czy folklorystyczny, czy folkowy. W zeszłym roku mieliśmy orkiestrę zespołu Pieśni i Tańca Śląsk z przebojami filmowymi. Ludzie się fantastycznie bawili, więc różne atrakcje dla nich jako nagrodę dodatkową wymyślamy. Muszę tutaj podziękować Politechnice Częstochowskiej panu rektorowi Norbertowi Szczygiolowi, ponieważ dzięki jego łaskawości, przychylności, otwartemu sercu dla kultury współorganizujemy razem tą imprezę od 3 lat. I idzie nam to bardzo dobrze, także myślę, że oby tak dalej. To takie nieoczywiste skojarzenie, tak? Politechnika i folklor. Tak, nieoczywiste, ale jednak Politechnika ma w swoich zasobach Akademickie Centrum Kultury, piękną salę widowiskową w klubie Politechnik i te zasoby możemy dzięki łaskawości Politechniki wykorzystywać. Etnostrada przed nami to jesienią, tak? W październiku? Tak, 2 października. W październiku. To w październiku, ale nie samą Etnostradą Regionalny Ośrodek Kultury żyje. Co jeszcze? No, zapraszamy teraz na kolejne koncerty Sola Musica w Kościele Ewangelickim. Zapraszamy z nami w teren na Jurajski Letni Festiwal Muzyczny. Tu jest bardzo ścisła współpraca z Filharmonią Częstochowską. Mm-hmm. Maestro Adam Klocek marzył kiedyś o takim festiwalu. Czyli swoje marzenia trochę spełnił. Troszkę spełnił swoje marzenia, bo w zeszłym roku robił to z ogromnym wysiłkiem sam. A w tym roku robimy to ja jako główny, Regionalny Ośrodek Kultury jako główny organizator, a Filharmonia Częstochowska od strony merytorycznej, muzycznej i wykonawców. My szukamy miejsc, znajdujemy takie miejsca na Jurze, żeby były jak najpiękniejsze. No między innymi był... To nie jest trudne. Znaleźć piękne miejsca na Jurze. W Złotym Potoku był fenomenalny koncert, ludzi przyszło bardzo dużo. I co najważniejsze, na te koncerty wjeździemy też ludzi z Częstochowy. Jeżeli ktoś był chętny, mógł zakupić bilet, to tylko po kosztach, ile musimy zapłacić za transport, to tyle wynosi kwota za bilet. To dobrze wiedzieć przed kolejnymi
koncertami. Tak, tym bardziej, że teraz mamy we Włodowicach piękny, z chórem Collegium Cantorum, piękny w kościele tamtejszym koncert. Sam, dla samego tego kościoła warto już pojechać, bo jest przecudnej urody, tak piękny, z takim ogromnym klimatem, że no i ksiądz proboszcz z ogromnym sercem też do kultury. Zresztą w regionie, gdziekolwiek się nie zwrócimy, to serce do kultury jest bardzo duże i przyjmują nas z otwartymi ramionami. Kolejny będzie w Mstowie, więc też warto, bo tamten kościół to już w ogóle ma historię niesamowitą. I długą. I długą. No i finałowy koncert Filharmonii Częstochowskiej będzie tu już na miejscu. Myślę, że też warto się pokusić, bo to będą przeboje zespołu 2+1 w wykonaniu orkiestry naszej. Warto posłuchać. No i oprócz tego w Koniec Polu koncerty organowe, które też już od wielu lat współorganizujemy z Koniec Polem i też zapraszamy serdecznie, w klimatycznym, pięknym kościele się te koncerty odbywają. Tak, o tych koncertach też już w telewizji Orion rozmawialiśmy i była o nich mowa. Tak naprawdę słuchając, myślę sobie, że można sobie piękne wycieczki zaplanować, tylko idąc śladami wydarzeń kulturalnych w regionie. Zdecydowanie już tak. I wakacje mogą być blisko domu zaplanowane. Tak, tak. Teraz też jest Festiwal Kultury Ludowej w Koziegłowach. Przeglądy odbywają się w poszczególnych powiatach i później finał będzie właśnie w Koziegłowach. Warto zajrzeć, warto zobaczyć i te nasze najlepsze zespoły. Myślę, że tych atrakcji jest bardzo dużo po tych wszystkich naszych gminach, po gminnych ośrodkach. Choćby ta Balonowa Jura, dopiero co zrobiliśmy Festiwal Sztuki i Wina. No i te nasze konkursy, bardzo ważne konkursy, bo... Ja też jest ich całkiem sporo. Tak, Balonowa Jura to już teraz na początku sierpnia kończy się nadsyłanie prac. Warto, jeżeli ktoś się wybrał, nadesłać nam te zdjęcia. Pula nagród to 2500, tak na zachętę mówię, żeby z każdego regionu to ktoś... No może ktoś komórką zrobić zdjęcie, ono może być fenomenalne. To nie znaczy, że trzeba być jakimś fotografem z ogromnymi aparatami, obiektywami, bo komórką są ludzie, którzy mają takie oko, że zrobią przepiękne zdjęcie. Bo to o to oko i o serce chodzi. O to oko i o serce chodzi, zdjęcie. Oczywiście. Mhm. Mamy teraz bardzo ważny konkurs etnofoto, gdzie bardzo prosimy naszych mieszkańców o robienie zdjęć, obrzędów, zwyczajów, tradycji przez cały rok. To jest długoterminowy konkurs. Nadsyłanie jest co kwartał. Chcemy jakby udokumentować to, co jeszcze pozostało z naszych tradycji. Konkurs swoją drogą, a nie tyle przy okazji, co może przede wszystkim te zdjęcia jako dokument. Jako dokument, oczywiście. I też naszych budowli zabytkowych, które jeszcze pozostały w regionie. Cały konkurs powstał ze współpracy z Instytutem Myśli Polskiej w Katowicach. Ponieważ panowie piszą o naszym regionie i postanowiliśmy im pomóc zebrać materiał, dotarliśmy też do bardzo ciekawej pozycji dwóch artykułów pana Zbigniewa Wróbla, gdzie są opisane stare obrzędy, stare tradycje z naszego regionu częstochowskiego. Zamierzamy to wydać, ponieważ książka jest delikatnie mówiąc zaczytana. Ale no tyle lat już minęło, bo to jeden artykuł jest z 1934 roku, a drugi z 1938, więc wydamy go ponownie, troszeczkę z przetłumaczeniem, bo też język nie jest obecnie używany. Czyli trochę z polskiego na nasze, na trochę z polskiego na współczesne. Współcześnienie. Tak słucham i myślę sobie, że no są pieniądze na te działania. Tak, są pieniądze na te działania. Trzeba przyznać, że Urząd Marszałkowski dba o swoje ośrodki i dzięki temu zrozumieniu, że żeby upowszechniać kulturę, żeby z tą kulturą dotrzeć do ludzi, nie zrobi się tego bez pieniędzy. Natomiast duża tutaj jest też współpraca z terenem. Dużo łatwiej jest zrobić imprezę, jeżeli weźmie się 2-3 ośrodki i każdy z nich da po przysłowiowe 5 zł i mamy 20 zł na imprezę. I na tym to polega, na tym sieciowaniu, żeby była ta współorganizacja, współpraca. Nie tylko poza granicami
Muzeami Częstochowy, ale w Częstochowie z Muzeum Częstochowskim fenomenalnie nam się współpracuje, z Filharmonią Częstochowską, z teatrem. Ta współpraca jest owocna również z każdym ośrodkiem kultury w naszym regionie i nie tylko. Świetnie nam się współpracuje z regionem bielskim, z Regionalnym Ośrodkiem Kultury w Bielsku-Białej. Czyli to w zasadzie ta współpraca owocuje też tymi wspaniałymi konkursami i wspaniałymi imprezami. Te sieci, one nie zbudowały się z dnia na dzień. Nie. Rozumiem, że to jest proces, który też trwa, tak? Bo nie sztuka też zbudować relacje, trzeba później o nie dbać. Że to nie tylko o pieniądze chodzi, o instytucje, ale przede wszystkim o relacje. Oczywiście. Konkurs Balonowa Jura Fotograficzny robimy z gminą Janów i z gminą i miastem Olsztyn. To są działania, z Koziegłowami mamy dwie imprezy obrzędowe, z Rędzinami mamy konkurs. Z Dąbrową Górniczą mamy, z Dąbrową Zieloną mamy dwa konkursy. Jest tego bardzo dużo. Nie jestem w stanie tego zliczyć, ale zapraszam na naszą stronę internetową. Ważne jest, żeby tam zajrzeć, bo są warunki konkursu, są terminy, do kiedy trzeba nadsyłać pracę. Już jest ogłoszony konkurs poświatowski, już 43. edycja. Czekałam na to. Konkurs poetycki. Jest już ogłoszony konkurs na poezję śpiewaną Haliny Poświatowskiej, Żyje się tylko chwilę. Więc zapraszamy, bo czy ktoś pisze, czy fotografuje, czy maluje, czy ewentualnie może nakręcić film krótki, albo napisać recenzję, czy zrobić plakat, to Video Ergo Sum chętnie przyjmiemy. Pod koniec listopada jest finał, więc zapraszamy, bo bodajże do któregoś września, do końca września albo początku października można nadsyłać pracę. Wszystko na stronie internetowej. Wszystko na stronie. Tam odsyłamy, bo tam też aktualizacje. Tak. A także zdjęcia z wydarzeń, które już się odbyły, bo to też myślę, tak, warto podglądać. O wszystkim nie powiemy, bo nie ma na to czasu najzwyczajniej w świecie. Tak. Bardzo dziękujemy za zachętę do tego, żeby śledzić to, co się dzieje w Regionalnym Ośrodku Kultury i to nie tylko na stronie internetowej, ale przede wszystkim jeździć, słuchać, oglądać, cieszyć się i przychodzić na wystawy do nas. Dokładnie, tych jest też sporo. Bardzo dziękuję za spotkanie, za rozmowę. Małgorzata Majer, dyrektor Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie, była Państwa i moim gościem. Dziękuję bardzo.